Pani marszałek, panie premierze, Wysoka Izbo, zgodziłbym się z panią poseł z Koalicji Obywatelskiej, że ta grabież jest zuchwała rzeczywiście, ale nie zgodzę, że jest największa w historii. Bo przypomnijmy, że kilka lat temu nie koalicja, ale Platforma Obywatelska ograbiła nie na 24 miliardy, tylko na 150 miliardów. Ja rozumiem, że różnice są co do tego, gdzie to zostało przelane, czy obligacje zostały umorzone, czy po prostu w formie podatku to zostało zagrabione, ale prawda jest taka, że prywatne konta obywateli zostały uszczuplone. Wtedy o 150 miliardów, teraz o 24 miliardy. Więc Prawo i Sprawiedliwość to skromny naśladowca Platformy Obywatelskiej. Powinni państwo być z tego dumni. Dziękuję bardzo.